Nowy tydzień i nowe zadania. Oto Nikodem otrzymuje zadanie powtórnych narodzin. Musisz się na nowo narodzić. Co to oznaczało dla niego, ale także dla nas? Po pierwsze, to wejść na stałe w krąg światłości, bo tej światłości ciemność nie może ogarnąć. Po drugie, to przyjąć łaskę zarządzania lękiem, żeby nie trzeba było po nocy, szeptem, w jakimś rezerwacie katolickim mówić o sprawach Bożych. Po trzecie, publiczne przyznanie się do Jezusa. Nie apologia Jezusa i samochodów księży, ale publiczne przyznanie się do tego, że Jego zasady Ci odpowiadają i to jest doświadczenie Twojej wiary. I po czwarte, nawet gdyby wszyscy mówili naokoło razem z Nietzsche, filozofem, że Pan Bóg umarł, to Ty po prostu robisz swoje. Ty wiesz, że On zmartwychwstał, Ty wiesz, że jest nowe życie.